Dzień dobry w moim studiu dzisiaj ponownie Sandra Panuś, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Sandra, rozpoczęłaś właśnie ważny projekt, którego pierwsza odsłona odbyła się wczoraj. Opowiedz nam, co to jest? Dla mnie to jest. Tak jak mówisz, ważny projekt, i już po pierwszym spotkaniu widzę, jak bardzo potrzebny. Jest to projekt y, złożony przez Księżnicę Płocką do Fundacji Orlen y, w poszukiwaniu równowagi. Więc będą to tematy, już się zaczęło to właściwie, które mają dotyczyć naszego zdrowia psychicznego, takiego zadbania o siebie. Jako o człowieka, e, i bardzo się cieszę, bo wczorajsze spotkanie pokazało, że przyszło ponad 30 osób do sali kolumnowej. Jeśli ktoś kiedyś w niej był, to może sobie wyobrazić, e, że było gęsto, ale to mnie bardzo cieszyło. Bardzo mnie cieszy to, że ludzie chcą wyjść. Bo mam wrażenie, że trochę pandemiczny czas nas wstrzymał i, i trochę rzeczy było zatrzymanych, i to cały czas małymi krokami jesteśmy w procesie wracania do tego, co było wcześniej. Więc bardzo mnie to cieszy, że chcą ludzie dbać o siebie, że chcą poznawać nowe osoby, bo dla mnie e, takim ważnym kawałkiem tych spotkań jest też to, żeby ludzie mogli się poznawać. I zawsze e, robię taki moment na to, żeby poznać, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem. Więc nie jest to taka typowa prelekcja. Tylko jak sama wskazuje nazwa, są to warsztaty. Więc tam się pracuje, tam się dostaje kartkę, długopis albo ołówek i piszemy, szukamy, co tam w środku siedzi. A czego dotyczyło to wczorajsze spotkanie? Wczorajsze spotkanie było o motywacji. Był to takie odczarowanie trochę tego, że my mamy się tak spinać, napinać do tego, żeby trzymać się ustalonego celu. Tylko trochę szliśmy w tym kierunku, że. Zaczyna się od sensu, że od poszukiwania sensu. No, nie bez powodu mówię tą nazwę w poszukiwaniu sensu książki, nazwa, bo ten sens jest takim mocnym później motywatorem. Do tego żeby naprawdę działać, a nie żeby to było tylko takie marzenie, taka chmurka, która sobie gdzieś tam płynie, a może kiedyś schudnę 30 kilo, a może kiedyś zacznę wychodzić do ludzi, tylko żebyśmy, że nadawaliśmy sens i zrobiliśmy kolejne kroki dokładne, które były tak naprawdę akcją, bo motywacja to jest właśnie ten sens plus akcja. Czyli takie e, ustalenie po co po co ja to w ogóle robię? Po co mm -hmm. ma to dla mnie znaczenie? Co może to spowodować w moim życiu? Co dobrego może dzięki temu się zadziać? Czyli takie zwizualizowanie sobie swojej przyszłości, jeżeli osiągniemy mm -hmm. ten cel. Ja bym bardziej powiedziała, że dotknięcie jej, wiesz, bo mm -hmm. wizualizacja to też mi się trochę kojarzy z tym, że, że znowu fruwamy. A dla mnie ta motywacja i nadanie temu sensu plus akcji powoduje, że my się uziemiamy, że my naprawdę chcemy to zrobić, a nie tylko odlecieć w marzenia, że a może kiedyś, nie? No takie, to naprawdę chcemy to zrobić, to wcale proste nie jest, o, bo nie. wyznaczyć sobie cele jest... To jest stosunkowo prosto. No, ale właśnie to, jak do tego celu dojść, mhm. to już jest problem. Rozumiem, że tego uczyłaś swoich słuchaczy. Rozmawialiśmy o tym, żeby znaleźć sobie sposób, jaki nam pasuje. Czy dobre są dla nas małe kroki? Czyli na przykład są osoby, i większość osób była zgodna, że dla nich jest to bardziej odpowiednie, że na przykład, jeśli chce szukać pracy, to najpierw pisze CV. Tak? Czyli nie myślę już o tym, żeby znaleźć pracę, tylko jednym z pierwszych kroków będzie napisanie CV. Drugim krokiem, sprawdzenie ofert. I jak ja to zrobię, to poklepanie siebie i powiedzieć, dobra robota, zrobiłaś to, nie? Zrobiłeś to. Bo było dwóch mężczyzn, więc to też jest bardzo przyjemne, że nie tylko kobiety potrzebują takich spotkań. Wspólnocie, tylko też przychodzą mężczyźni, więc bardzo mnie to cieszy. Więc robiliśmy konkretne kroki, jak to zrobić, ale drugą taką ścieżką to może ktoś potrzebuje skoczyć na głęboką wodę. I są też takie osoby, i to też jest ok, że niektórym bliżej będzie właśnie do małych kroków, do robienia tego powoli. W procesie, no a ktoś potrafi skakać, ja tam skaczę do głębokiej wody od razu zmiana całego życia, tak? Mm -hmm. No mi zdecydowanie jest bliższa ta pierwsza metoda kaizen, czyli metoda małych kroczków, bo wielki plan przeraża, a mm -hmm. małe kroczki mm -hmm. sprawiają, że ten ogromny plan staje Ale się to bardziej Ale to jest fajne, wykonany. że widzisz, że ty już to wiesz. I to też o tym rozmawialiśmy, żeby odkryć, co jest mi bliższe, co Lepiej mnie też motywuje, tak, co jest dla mnie bardziej wspierające, bo to właśnie chodzi o to, żeby się nie demotywować, że od razu schudnę 40 kilo na przykład, tylko może w ciągu miesiąca 4-5 kilo, a nie od razu widzę efekt końcowy. Fajnym przykładem było to, jak jedna z kobiet opowiadała o tym, że od dwóch lat chodzi na Nordic Walking yy, i... Każdego dnia, czy deszcz, czy wiatr idzie na Nordic Walking. I tutaj rozmawialiśmy też o takim 24 godzinach. To często się mówi osobom, które są uzależnioną. Nie myśl o tym, co będzie za tydzień, za rok, za miesiąc. Skup się na 24 godzinach. I to jest też ważna wskazówka przy właśnie drodze do jakiegoś wektora, celu, jak to nazwiemy żeby myśleć o tych 24 godzinach, dobra, dzisiaj pójdę na ten Nordic Walking, co będzie jutro, zobaczę, tak, dzisiaj idę, mamy kolejny dzień, dobra, to dzisiaj idę, dzisiaj to zrobię, a co będzie jutro, zobaczymy. Mhm. Fajny sposób, bo to faktycznie pozwala nam wykonać to, co sobie zaplanowaliśmy. Mhm. Um. To jest ten pierwszy temat, od którego zaczęłaś, czyli motywacja, ale wiem, że nie ostatni, bo masz zaplanowane jeszcze inne spotkanie. Tak, ja już się nie mogę doczekać, bo kolejne to będzie poczucie wartości. Dla mnie bardzo, bardzo, bardzo bliski tem temat, bo mam wrażenie, że mm, poczucie wartości w naszym życiu ma duży wpływ. Na to, czy działamy <laughs> z odwagą, czy się bardziej zatrzymujemy, na to, czy przejmujemy się oceną innych, więc ma dużo takich ważnych, Kawałków, które właśnie też powodują, czy idziemy za swoim celem, czy nie. Więc ja się bardzo cieszę. Będziemy też rozmawiać w życiu w zgodzie z naturą. Dla mnie, natura to jest to, co jest na zewnątrz, ale to też, co jest we mnie. I będziemy o, o tym, jak dbać o naszą przestrzeń zewnętrzną, o to, żeby właśnie, nie wiem, wodę pić z czajnika, żeby. Nie używać może tylu reklamówek, więc to tematy są takie różnorodne, ale mam wrażenie, że wszystkie dotyczą nas. I taką dla mnie wisienką na torcie będzie też spotkanie z doktorem Nerwicą Marcinem Maty, który był już w Płocku raz. I teraz y, 21 listopada mamy dwa spotkania I jedno będzie dla młodzieży. Do południa o 11.30, a później o 16.30 spotkam się z dorosłymi. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że Marcin do nas przyjeżdża. Marcin zajmuje się zaburzeniami lękowymi, jest lekarzem, psychoterapeutą, ale też zajmuje się e, właśnie stanami depresyjnymi tak? i on pisze książki, jest autorem książek. I te książki są napisane w sposób gry. Czyli to nie chodzi o to, że mamy tylko ją przeczytać, tylko żeby znowu wdrożyć ją w swoje życie. Więc to spotkanie już raz, jak powiedziałam, odbyło się w Płocku i było wtedy 200 osób. Więc jestem bardzo ciekawa, co teraz się zadzieje, dlatego też bardzo się cieszę, że dostaliśmy takie wsparcie. Od Fundacji Orlen, że możemy to zorganizować, że księżnica chciała napisać projekt, bo to jest właśnie, też pokazuje, jak to dużo osób potrzeba, żeby zadziałało w koło, żeby coś się odbyło. I dzięki temu spotkania też są za darmo. Więc może przyjść każdy, kto ma tylko ochotę, wstęp jest bezpłatny, więc nie ma wymówek, że nie mam e, teraz pieniędzy. Wystarczy zorganizować sobie tylko albo aż czas. Ale to, o czym mówisz, potwierdza też, że bardzo wielu z nas potrzebuje po prostu takiego wsparcia mhm. zewnętrznego, bo wiele z rzeczy, o których mówiłaś, my sobie po prostu nie uświadamiamy. I to mhm. nie tylko o motywację chodzi, ale też i na przykład o bliskość z naturą, którą doskonale rozumiem, bo ja również to czuję. Dla mnie to spacer, pobyt na świeżym powietrzu. Dodaje po prostu siły i energii. Ostatnio miałam taką sytuację, że Pomimo ogromnego zmęczenia, wstałam bardzo wcześnie rano, mm -hmm. było piąte, jeszcze ciemno na świecie, a ja zmotywowałam się, żeby pojechać na grzyby sama do lasu głębokiego, wow. tylko po to, żeby właśnie poczuć tę bliskość, bliskość natury, bo to dodaje siłę. Już mm -hmm. nie wspominam o pro produkcie ubocznym, jakim są grzyby, mm -hmm. które zbierać uwielbiam. Ale wydaje mi się, że w tym zabetonowaniu w mieście zbyt mało doceniamy siłę natury i to, ile ona energii potrafi nam mm. dostarczyć i to, jak potrafi nam ukoić skołatane nerwy. Oj, dla mnie to też jest bardzo ważny temat. Nawet idąc tutaj, zostawiłam chęt daleko samochód, żeby przyjść. W deszczu. W deszczu, no natura, natura, tak, a dla mnie deszcz ma taką ogromną moc oczyszczającą też, to właśnie też jak ktoś potrzebuje energii, to właśnie wchodzimy pod prysznic, a jak jest deszcz, no to też automatycznie nas, nas odmywa, więc właśnie te wyprowadzanie się na spacer, ma ogromną moc. I tutaj też już mogę od razu o tym powiedzieć, że e, to naprawdę wpływa to na nasz nastrój, na nasze poczucie e, wartości. I myślę, że też, jeśli dbam o siebie i wyprowadzam się świadomie na spacer, czyli nie dlatego, że musiałam zostawić dalej samochód, ale że to był mój wybór. Więc to też jest to, ten kawałek, ja już widzisz, dam ci tutaj kawałek tych kolejnych spotkań, gdzieś tych Pigułę, które można cię sobie brać, bo one będą bardzo wzmacniać, że dokonuję wyboru zadbania o siebie. I tym wyborem będzie to, że nie zostawię samochodu od razu przed studio, tylko po prostu sobie kawałek się przejdę, popatrzę, jak miasto się zmienia, a może kogoś spotkam, albo po prostu będę szła, tak? bo to też jest dużo spacer, droga ma duże dla nas znaczenie, a często właśnie te proste rzeczy są niedoceniane. To prawda. Wiemy już, że spotkania z tobą są bezpłatne. To teraz powiedz jeszcze, kiedy się odbędą Dobrze. i w jaki sposób um, można w nim uczestniczyć. To, czy wystarczy mhm. po prostu przyjść, czy trzeba się zapisać? Wystarczy przyjść albo aż przyjść, tak, bo trzeba porzucić jakieś obowiązki, przyjemności inne i po prostu być z nami. Eee, widzimy się 17 listopada. 27 listopada i 5 grudnia. I to są te trzy spotkania, które będą tylko ze mną, warsztatowe. I 21 listopada widzimy się z doktorem Nerwicą, z Marcinem. To spotkanie z Marcinem będzie na pewno w MC na Kościuszki 3B. Jeśli chodzi o spotkania z, ze mną, to zobaczymy, jak to się ułoży, czy to będą też spotkania w MC lub naprzeciwko w Księżnicy Płockiej, też na Kościuszki. Więc można na bieżąco e, na pewno obserwować profil Księżnicy Płockiej lub mój Sandra Panuś i będą informacje na ten temat. Macie jakiś limit osobowy? Nie. nie. Tam... Każdy, kto chce... Bez limitu. Może, może no, no mówię, no MK to na pewno nam te 200 osób spokojnie pomieści, bo to już sprawdziliśmy, ale naprawdę się zmieścimy. Ja wierzę w to, że jeśli tylko ktoś będzie chciał, to znajdziemy dla niego miejsce. Bardzo fajnie. Zapraszamy w takim razie wszystkich, którzy tylko mają ochotę dowiedzieć się czegoś nowego albo uświadomić sobie to, co już wiedzą i polepszyć swój stan emocjonalny, Zapraszamy. psychiczny. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem była Sandra Panuś. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia oczywiście.